Cześć, kochana. Cześć. Słuchaj, czy mogłabyś na chwilę zerknąć na Nitkę? Ona teraz śpi, więc nie powinna ci przeszkadzać. Zaraz będzie po nią mój mąż, to z góra 10 minut. No dobra, ale jak się obudzi i będzie płakała, to zaraz do ciebie dzwonię. Dziękuję ci bardzo. Zostaw wózek tam, żeby nikt się nie czepiał. Dobra. Dobra, śpi. Cześć, jak tam? Doszłaś już do siebie po imprezce? Widziałam, że się nieźle upiłaś. No, nawet troszeczkę przyćpałam, ale ty chyba wiesz o tym najlepiej. Przyćpałaś? A to dobre, ale co ja mam z tym wspólnego niby? Słuchaj, myślisz, że nie wiem, że to ty mi dosypałaś psychotropów do drinka? Jak w ogóle można coś takiego zrobić? Nie mam z tym nic wspólnego. Mm-hmm. A myślisz, że nie wiem, że to ty rozesłałaś filmik do wszystkich? Świetnie się bawiłaś, jak się wszyscy ze mnie nabijali? Może i tak, ale to wcale nie oznacza, że możesz mnie oskarżać. Mm-hmm. Ja jestem bardzo ciekawa, co na to powie policja. Ja mam świadków, mam wyniki badań, a do tego w knajpie na pewno był monitoring. Więc dowody mam świetne. Policja? Nie, bądź śmieszny. Słuchaj, właśnie idę z tym do menadżera, więc radzę ci, możesz się już zacząć pakować, bo nie wydaje mi się, żeby w naszej firmie było miejsca dla takich ludzi, jak ty, rozumiesz? Tak nikt ci nie uwierzy. Poczekaj, nie jedź z tymi wynikami nigdzie, błagam cię. Ja serio chciałam, żebyś trochę wluzowała i przepraszam cię bardzo. Dziewczyno, ty już mnie raz przepraszałaś i moim błędem było to, że ci uwierzyłam. No, ale teraz mówię no poważnie. Skończmy tę dyskusję, bo jest bez sensu. Ja nie zmienię swojego zdania. Ale poczekaj, ja ci zapłacę. Zostaw ja ci mnie. Zapłacę. Zostaw mnie. Nie rób tego, proszę cię. Poczekaj. Zostaw żałujesz. A co teraz mi grozisz? Żałujesz. Zobaczysz, że się zemszczę. Już się ciebie boję.